tym filmie zapiszemy ułamek dziesiętny jako sumę kilku składników. Popatrzmy na tę liczbę. Mamy 21 i 3 dziesiąte. Czyli to jest 20 dodać 1 dodać 3 dziesiąte. Czyli 3 dziesiąte. W porządku, możemy to zapisać inaczej. Możemy zmienić tą sumę tak, aby nadal wynosiła 21 i 3 dziesiąte. Spróbujmy, wkleję jeszcze raz naszą liczbę. I tym razem chciałabym zapisać, że to jest 20. 20 dodać 0, 0 jedności. I tę jedność chciałabym przerzucić na miejsce części ułamkowej. Czyli to jest jedność, to jest inaczej 10 dziesiątych. 10 dziesiątych dodać 3 dziesiąte, to będę miała 13 dziesiątych. Ja to zapiszę. To jest 10 dziesiątych dodać 3 dziesiąte, to inaczej 13 dziesiątych. Czyli tę liczbę mogę zapisać jako 20 dodać 13 dziesiątych. Spróbujmy zapisać jeszcze inaczej. Zrobimy coś szalonego. Zamiast 20 napiszę 10. Czyli tutaj mam jedną dziesiątkę. Tą dziesiątkę przerzucę na miejsce jedności, czyli będę miała 11 jedności. Ale wezmę stąd jedność i przerzucę do części ułamkowej. Czyli będę miała 10 jedności i tą jedną jedność przerzucę tutaj, czyli będę miała 13 części dziesiątych. Zapiszmy, jakby to wyglądało. To jest 10 dodać, czyli 1 dziesiątka dodać 10 jedności, czyli dodać 10, dodać 13 części dziesiątych, czyli 13 dziesiątych. Ciekawe, prawda? Zachęcam Cię do rozwiązania podobnych przykładów na stronie Khan Academy. Link do tych ćwiczeń znajdziesz w opisie tego filmu.